Dalej, panie dalej. Znajdziemy sposób i na sfinansowanie, i na zakończenie budowy. Dzisiaj dość jednoznacznie mówię, że naszym największym problemem przy realizacji tej inwestycji nie mamy jest tysiąc innych. Tysiąc innych, tak jak na wszystkich wielkich budowach, one zawsze występują. Jak się przychodzi z takiego momentu deklaracji, że chcemy coś zrobić, tylko faktycznie realizuje, to okazuje się, że to jest problem z takimi absolutnie ludzkimi sprawami typu wysiedlenia, a to są problemy z uzyskaniem różnego rodzaju pozwoleń, decyzji, różnych zawiłości formalno-prawnych. Proszę mi wierzyć, z punktu widzenia rządu czasami sami się zastanawiamy, dlaczego te procedury są aż tak utrudnione. One w dużej części takie muszą być, ale za każdym razem jak tutaj jestem, ewidentnie widzę, jak roboty posuwają się do przodu, a myślę, że wszyscy, którzy na co dzień tutaj mieszkają, też mają szansę dostrzegać, jak dużo już się tutaj udało zrealizować, jak niewiele już brakuje, żeby na końcu powiedzieć, zbiornik jest zakończony i on pełni funkcję nie tylko związaną z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, bo on już dzisiaj.